Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku może pochwalić się nowoczesnymi pracowniami. To dla nas bardzo dobra wiadomość, przekonują studenci. Na pewno te nowe pracownie wpłyną na wyższy poziom kształcenia, jaki teraz jest wymagany przez pracodawców, zwłaszcza, że uczelnia próbuje, kształci nas praktycznie i przeszukuje nas do pracy. Nie mamy tylko teorii, mamy tak to bardzo dużo zajęć praktycznych, które umożliwia nam ten sprzęt. Więc tak naprawdę w przyszłości pracodawca będzie patrzył, czy my potrafimy obyć się ze sprzętem i czy mamy kompletną wiedzę na temat zastosowania, a nie tylko teoretyczną. Koszt wyposażenia nowych pracowni wyniósł ponad 1 000 000 zł, w tym 450 tysięcy złotych pochodziło z programu Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, 100 tysięcy złotych z dotacji z Urzędu Miasta Płocka i ponad 400 tysięcy z programu unijnego. Dzięki temu powstało 5 nowych, nowoczesnych pracowni. To bardzo ważne dla młodych ludzi, by mieli tak dobrze przygotowane miejsca, gdzie mogą zdobywać wiedzę. To jest bardzo ważny element, zwłaszcza jeżeli mówimy o kształceniu praktycznym, na co głównie zorientowane są uczelnie zawodowe, na kształcenie na kierunkach praktycznych. Profil praktyczny jest istotnie ważny i można powiedzieć, że w pewien sposób te uczelnie jakieś są promowane, rozliczane z tego, jak przygotowują młodych ludzi do rynku pracy. Studenci z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych mogą korzystać z 30 nowych komputerów z oprogramowaniem, aby mogli praktycznie przygotować się do przyszłego zawodu w nowej pracowni. Mają do dyspozycji m.in. aparaty fotograficzne, profesjonalne kamery, statywy, dyktafony czy mikrofony. Ponad 40 stanowisk komputerowych powstało w pracowni sieci komputerowych i systemów wbudowanych i pracowni programowania i baz danych. 16 stanowisk komputerowych i 16 tabletów graficznych to wyposażenie pracowni graficznej. Powstała również pracownia symulacji biznesowych. Tu przygotowano stanowiska do gier biznesowych. Nowy sprzęt trafił również do pracowni mikrobiologicznej i genetycznej. Dzięki wsparciu zarówno Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i Urzędu Miasta Płocka, jak również naszym działaniom, dzięki którym pozyskujemy środki z dotacji unijnej, mogliśmy w zeszłym roku ponad 1 000 000 zł przeznaczyć na wyposażenie tych 5 pracowni. Zależy nam, by Płock miał miano miasta akademickiego, stąd finansowanie uczelni, mówi wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski. Miasto wspiera uczelnie wyższe w różnych aspektach. Finansowym, w postaci właśnie dotacji na doposażenie szkół, na tworzenie takich pracowni specjalistycznych dla studentów. Dodajmy, pod koniec ubiegłego roku uczelnia kupiła nową nieruchomość, a to oznacza, że będzie się dalej rozwijać.